Gość Radia Lublin. Na zegarze już prawie 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wprowadzenie stanu wyjątkowego, panie profesorze, między innymi na części terytorium województwa lubelskiego, to jest decyzja podyktowana pana zdaniem chęcią ochrony granicy i służąca zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli, czy jak twierdzi duża część opozycji, jednak zapewnienie rządowi spokoju od mediów i szeroko rozumianej kontroli społecznej na granicy? Nie wiem. Trudno mi to zinterpretować. Nie bardzo rozumiem jakby powody, bo w swoim takim mniemaniu rozumiałem, że granica jako rzecz linearna jest łatwa do chronienia. To jest kwestia tylko, czy my tego to chcemy robić i jakby jakie konsekwencje wyciągamy wobec tych, którzy dokonują przestępstwa przekroczenia granicy w nielegalnym miejscu, nie tym miejscu, co trzeba, czyli poza przejściem granicznym. No ale okazuje się, że te wszystkie służby, które budowaliśmy po 1989 roku, że to wszystko jest na nic i że trzeba jeszcze dodatkowo wzmacniać jakby tę granicę poprzez... Chociaż to nie jest tak, panie profesorze, że dopiero dzisiaj czy od kilku tygodni mamy na granicy osoby, które nielegalnie próbują przekroczyć naszą granicę, a taki obraz, zdaje się, próbuje też stworzyć i przekazać Polakom część właśnie opozycji. Słusznie? Ja to jest jakaś jakieś nieporozumienie, dlatego że z czego wynika jakby ten cały problem? No z takiego liberalnego podejścia do problemu. Okazuje się, że dla wielu ludzi granica jest jakimś, no, przyzwyczaili się do Schengen, przyzwyczaili się do czegoś, co im się wydaje, że jest takie nieistotne i nieważne. Ale no niestety granica jest granicą i tej granicy trzeba strzec. I mam takie wrażenie, że rząd się jakby się obudził trochę po nie w czasie. Przekroczenia granicy zawsze są problematyczne. Już nie będę wchodził w całą teorię i w praktykę granicy, ale twierdzenie, że przekroczenie granicy jest czymś nieistotnym, nieważnym, to jest dla mnie jakby zaprzeczeniem w ogóle funkcji istnienia państwa. No po co to państwo jest? Ono leży w tym miejscu, gdzie leży. Ma takie, a nie inne granice i tych granic trzeba strzec. Czym innym są traktaty wewnętrzne, chociażby traktat Schengen, który reguluje pewne kwestie, ale on też granicy nie usuwa i też ta granica jest strzeżona, tylko w inny sposób. W tym momencie według mnie stan wyjątkowy jest przyznaniem się rządu tak naprawdę do pewnej porażki, że nie był w stanie tymi metodami i środkami, które powinien mieć i powinien wykorzystać, nie był w stanie tego zrobić. Natomiast no, ludzie, którzy twierdzą, że to jest jakaś polityczna rzecz, no, pewnie mają trochę racji, dlatego że stan wyjątkowy jest właśnie przykryciem niemożności i niemocy rządu, a nie jakimś wyróżnikiem, który ma, czy czymś, co ma odepchnąć media. W dzisiejszych czasach dowiedzenie się, co się dzieje w punkcie X czy Y, jest banalne i proste. To naprawdę nie trzeba tutaj jakichś wielkich zachodów. Więc mówię, dla mnie stan wyjątkowy jest porażką tego rządu w jego polityce strzeżenia granicy, wobec granicy i niczym więcej. Ale dlaczego pana zdaniem w tak poważnej sprawie jednak nie udało się wypracować ponadpolitycznej zgody, czy w ogóle to byłoby możliwe? No bo z jednej strony właśnie słyszymy ze strony rządu i prezydenta, że jest to sprawa absolutnie poważna, że granica jest święta, wprowadzamy pierwszy raz od 1989 stan wyjątkowy, no a podczas sejmowej debaty nie ma prezydenta, nie ma też rady gabinetowej. Jak pan to ocenia? No to wszystko jest niepoważne. Mam wrażenie, że przykro to mówić, ale że cała tak zwana klasa polityczna, bo to nie ma nic wspólnego z klasą, no chyba, że w jakiejś bardzo kiepskiej podstawówce, cała ta tak zwana klasa polityczna, to ona poszła tam do polityki wbrew temu, co się mówi, no niestety poszła po pieniądze, po zaszczyty, po godności, natomiast nie po to, żeby realizować jakiekolwiek cele i zamierzenia polityczne, które tam wcześniej deklarowała i stąd taki, a nie inny obraz. No to jest po pierwsze poważna sprawa, dlatego że stan wyjątkowy to jest stan wyjątkowy. To jest tak, zawieszenie praw obywateli, no i stworzenie pewnego rodzaju problemu. To jednak dotyczy tych 183 miejscowości, czyli po każdej liczbie obywateli Rzeczypospolitej. No to jest jednak problem. I wydaje mi się, że pan prezydent powinien się jednak choć trochę nad tymi ludźmi pochylić i jakąś powagę zachować, ale
Ja nie mówię tylko o panu prezydencie, mówię o wszystkich tych, którzy wypowiadają się w tej materii w różny sposób, a później okazuje się, że to służy tylko i wyłącznie do promocji własnej osoby, własnej idei, własnego ugrupowania, do niczego więcej. No, ale to mówię, taką mamy klasę polityczną i taką klasą polityczną, że tak się wyrażę, musimy współpracować. Jednym z powodów wprowadzenia tego stanu wyjątkowego są rozpoczynające się, przynajmniej ich kulminacja, 10 września na Białorusi manewry wojskowe Zapad 2021. Czy te cykliczne przecież ćwiczenia słusznie budzą nasz niepokój, czy to jest, no właśnie, też pretekst raczej dla polskich władz, by uzasadnić wprowadzenie stanu wyjątkowego? Nie no, doszliśmy do takiego punktu, że rzeczywiście to jest problem i trzeba się temu przyglądać i być bardzo, bardzo ostrożnym, ale to jest znowu jakby no, przykład, no, powiedziałbym, co najmniej braku pewnej wizji, pewnej perspektywy. Gdyby nasza polityka od wielu, wielu lat skierowana na wschód była inna, to byśmy patrzyli na to jako na coś, co po prostu jest. Pan redaktor zwrócił słusznie uwagę. Cykliczne ono jest, przyjdzie, będzie i się skończy. W tym momencie sytuacja doszła do takiego punktu, że każdy ruch, każde zamierzenie, każdy problem, który się pojawia za naszą wschodnią granicą, zwłaszcza z udziałem, no, gdzieś czytałem, że około 200 tysięcy żołnierzy w sumie to jest zaangażowane. To jest potężna siła. No, takimi siłami dzisiaj na świecie wygrywa się wojny. I jeżeli to jest zaraz za polską granicą kawałeczek, więc budzi to uzasadniony niepokój, ale powiadam, to jest efekt działania niekoniecznie tego rządu, tylko tych wszystkich ludzi, którzy budowali pewną wizję wschodu, ale ta wizja nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Na wschodzie jest tak, że na Białorusi, na Ukrainie rządzą dwaj ludzie, nie wiem, czy wybrani demokratycznie, czy niedemokratycznie, to nie jest w momencie istotne i ważne, ale oni są. I będą, a my się zachowujemy, jakby ich nie było i nie ma i nie będzie. I to jest nasz problem i dlatego będziemy się wszystkiego bali, co teraz się na wschodzie dzieje, no bo, że tak się wyrażę, samiśmy swoją polityką chowania głowy w piasek do tego doprowadzili. Znaczy rozumiem, że nieudolność w prowadzeniu czy w kreowaniu, kształtowaniu polityki wschodniej może się odbić na przykład w jakiś sposób negatywnie, nie wiem, na bezpieczeństwie. Oczywiście, ale to się już odbija. No, gdyby nie to nieszczęsne napięcie między Polską a Białorusią, a w zasadzie między częścią polskiej elity, a Aleksandrem Łukaszenką i jego otoczeniem, no to byśmy nie mieli tego problemu. To jest oczywiste. My ignorujemy podstawowe fakty. Jakby przekładamy nasze chcieństwo nad rzeczywistość. To jest zresztą jakby cecha ogólna polskiej polityki, zresztą nie tylko polskiej polityki, ale polskiego życia społecznego, że nie patrzymy jak jest, ale patrzymy jak powinno być, czy jak chcemy, żeby było. I nie bierzemy rzeczywistości pod uwagę. No, rzeczywistość jest taka, że od 27 lat rządzi na Białorusi jeden człowiek. Nie zmienimy tego. Wielu próbowało, nikomu się tego nie udało. I z tym człowiekiem trzeba rozmawiać, a nie kreować jakieś byty, jakieś kogoś, kto nie ma w tej materii niczego do powiedzenia. Gorzej, niczego do zrobienia. To jest nasz grzech zaniechania. Trzeba rozmawiać z Łukaszenką w tej sytuacji dzisiaj, no bo dzisiaj właściwie mamy takie dwa ogniska niepokoju, czyli z jednej strony ten kryzys migracyjny, z drugiej strony ćwiczenia, manewry Zapad. Czy to nie jest tak, że no właściwie dzisiaj rozmowa to już jest musztarda po obiedzie? No, doszliśmy do takiego punktu, w którym każda nasza inicjatywa będzie przyznaniem się do tego, że to my jesteśmy tą stroną, która nie ma tak naprawdę niczego do powiedzenia i my ciągle reagujemy na coś, co dzieje się za naszą stroną. Zresztą nie tylko w ogóle w polityce. No, jesteśmy typowym państwem reakcji. Zamiast tworzyć akcję, to my jesteśmy reaktywni. To jest rzecz, która jest w polityce nie do przyjęcia. Państwo, które ma dzisiaj 8,5 miliona ludzi, nie jest w stanie zniszczyć prestiż państwa, które jest kilka razy ludniejsze i powiedzmy sobie półtorej razy większe, ma naprawdę większy potencjał w sobie. No, ale to jest jakby nasz problem, a nie kogoś innego. To my powinniśmy sobie z tym poradzić,
a ktoś inny nam na pewno tym nie pomoże. Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL jest gościem Radia Lublin. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Profesor Andrzej Gil jest nadal z nami, jest gościem Radia Lublin. Panie profesorze, no przynajmniej teoretycznie te ćwiczenia Zapad 2021 i według deklaracji białoruskich i rosyjskich władz wojskowych też, te ćwiczenia mają charakter przede wszystkim defensywny, przynajmniej no, jak powiedziałem, w teorii. Czy rzeczywiście tak jest, że Rosja i Białoruś no, skupiają się na manewrach obronnych, czy jednak po tej także tych retorycznych pewnych sformułowaniach, które już od kilku tygodni, a właściwie chyba kilku miesięcy też można obserwować, jednak należy sądzić, że te manewry mają charakter ofensywny. No, sama ich nazwa też wskazuje i też kształtowanie całej otoczki tych manewrów wokół wroga zewnętrznego, Zachodu. Czy nie jest takim świadectwem, że jednak bardziej chodzi o ofensywę? Nawet ćwiczenia o charakterze defensywnym są po to, żeby dokonać w przyszłości jakiejś ofensywy, dlatego że każde manewry służą temu, żeby po pierwsze sprawdzić skuteczność własnej armii, a po drugie wypracować takie metody zarządzania tym ogromnym tłumem ludzi, żeby je w razie czego użyć. Każde doświadczenie jest ważne i istotne. Ja bym tutaj Zapad. No Zapad to on się po prostu dzieje na Zapadzie. Kiedyś się dział na Zachodzie Związku Sowieckiego, dzisiaj się dzieje na Zachodzie Wspólnoty Niepodległych Państw. To akurat może bym nie tworzył jakiejś teorii, że to jest... Czyli nadinterpretujemy, jeśli właśnie mówimy, że te ćwiczenia to jest... Właściwie od lat też, prawda, przedstawianie tej Rosji i Białorusi jako państw, przynajmniej tak jest to wewnętrznie przedstawiane, stale zagrożonych wrogą polityką Zachodu. Ja powiem w ten sposób. Żadne z państw Zachodu, a także NATO, nie jest w stanie uderzyć dzisiaj na Białoruś czy Rosję. Nie ma takiej możliwości, więc... Tak jak z naszą polityką wschodnią, czy w ogóle polityką zagraniczną, że ona jest reaktywna, tak samo jest polityka obronna. I to jest właśnie ta różnica między wojskami NATO i Zachodu, a Rosją, która... bo oczywiście pomijam to uzbrojenie, stan uzbrojenia, stan armii, ale Rosjanie no właśnie mają to, czego nie ma NATO, czyli tę determinację i wolę ewentualnie. A to wynika z systemu, jakim Rosja jest zarządzana. Wynika z tego, że na czele stoi konkretny człowiek i konkretne środowisko i ono ma jakąś tam konkretną wizję. Ja nie mówimy, znaczy rozgraniczmy tutaj dwie rzeczy. Rozgraniczmy jakby moralność i politykę. No, jeżeli ktoś chce mówić o moralności i polityce, no to nie wiem, no to gdzieś w jakiejś katedrze, nie wiem, filozofii, etyki. Natomiast mówimy tutaj o skuteczności, o polityce i co byśmy, ja z przykrością to mówię, ale Rosja Putina i Białoruś Łukaszenki są o wiele bardziej skuteczne w przestrzeni międzynarodowej, także w aspekcie militarnym, niż Polska, niż Unia Europejska i niż NATO. No, mamy teraz Afganistan, to jest nie tylko porażka Stanów Zjednoczonych, ale i porażka NATO, bo to była przecież misja, jakby nie patrzeć na to, natowska, więc jakby to jest starcie dwóch filozofii. Filozofii skuteczności z filozofią takiego czekania nie wiadomo na co. I w tym momencie także myślimy, no przechodzą uchodźcy tak zwani, nie są uchodźcami, to są migranci ekonomiczni w ogromnej większości. Czyli ludzie, którzy chcą żyć na terenie Europy z zasiłków, którzy niczego nie wnoszą, a praktycznie wszystko konsumują. Z jednej strony mamy właśnie problem uchodźców, mówimy o Zapadzie, mówimy o wielu jeszcze innych problemach. Natomiast rodzi się proste pytanie, na co my zrobimy? Co my takiego jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie, żeby taki Łukaszenka się trzy razy zastanowił, zanim przepchnie tam jakiegoś Syryjczyka czy mieszkańca Kongo
przez granicę z Litwą, czy przez granicę z Łotwą, czy przez granicę z Polską. My jesteśmy pasywni. Nie ma to w takim razie, no właśnie, skoro zadaje pan profesor publicznie pytanie, to właściwie należy je, żeby ono jeszcze raz wybrzmiało. No, czyli co możemy zrobić? Co może zrobić Zachód? Co powinien? Jak powinien, no rozumiem, przygotować się z jednej strony, ale no jak zareagować na te manewry, czy jak reagować w ogóle na te działania, które przecież się pojawiają regularnie ze strony Białorusi, ze strony Rosji? To jest właśnie, doszliśmy do takiego punktu, w którym jakakolwiek odpowiedź na to pytanie nie istnieje. Dlatego, że my startujemy nie z pułapu jakiejś względnej równowagi, ale startujemy z pułapu jakiejś totalnej nierównowagi między chociażby potencjałem Rosji i Białorusi, a tym, co się dzieje na zachód od nich. To jest kwestia jakby pewnej filozofii, pewnego przygotowania wewnętrznego nas, ludzi, którzy żyją na zachód od tych dwóch państw i którzy no, muszą się w jakiś sposób obronić. My w tym momencie rzeczywiście bronimy się przed otwartą agresją, która ma charakter na razie niemilitarny albo taki, powiedzmy sobie, z niewielkim użyciem potencjału militarnego. I my musimy sobie sami odpowiedzieć, co zrobić, żebyśmy przynajmniej doszli do pewnej równowagi. Już nie mówiąc o tym, żebyśmy mieli przewagę, bo my potencjalnie mamy przewagę. Przecież potęga NATO, potęga Zachodu jest tak ogromna, że przy niej bladnie i no, potencjał ekonomiczny Holandii jest większy niż potencjał ekonomiczny Rosji. Nic z tego nie wyciągamy, żadnych wniosków. Mówię tutaj nie tylko o klasie politycznej, tej klasie w cudzysłowie, to już pamiętamy tą moją uwagę, ale mówię tutaj o nas samych. My powinniśmy się przestać bać, powinniśmy się przestać... Czyli jakby reagować twardo, jeśli mowa o kwestiach ekonomicznych, nie ustępować w nakładaniu kolejnych sankcji? Tak to należy rozumieć? Tak, to nie chodzi o sankcje. To chodzi o to, żebyśmy my się zmienili wewnętrznie. Jeżeli jest granica, prosta rzecz, jeżeli jest granica, ktoś tą granicę nielegalnie przechodzi, no to przepraszam bardzo, popełnia przestępstwo. No, miejsce przestępcy jest tam, gdzie zazwyczaj przestępcy bywają. Chociaż no ale widzimy, panie profesorze, biegającego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który biega między funkcjonariuszami ze słynną już siatką. I co? I dla no, niektórych, czy dla wielu jest wręcz bohaterem. Dobrze, no to poczekamy, zobaczymy. Gdzieś przedwczoraj przeczytałem w tej z gazet o takiej uroczystości ku czci tych wszystkich ofiar zamachów we Francji, których tam już są setki. No, dzięki temu być może za 5-10 lat my też będziemy mieli takie uroczystości i to nie dotyczące obywateli Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii, ale obywateli Rzeczypospolitej, więc jakby odejście od tego mówienia o tej moralności w polityce i przejście do skuteczności w polityce, ale to jest rzecz, która się nie udała jak na razie nikomu. Wielu publicystów, ja tu nie jestem jakimś prorokiem wybitnym, ale wielu dziennikarzy, publicystów, analityków przede wszystkim, ludzi, którzy się na tym znają, mówią, że trzeba zmienić filozofię, trzeba wrócić niestety do Machiavellego. To jest nasz mistrz, to jest nasz punkt odniesienia, a my tutaj zastanawiamy się nad takim krytycznym wymiarem polityki, ale ci ludzie, którzy nas atakują, bo to jest otwarty atak, ci ludzie czytali Machiavellego w swoich przekładach i oni wyciągnęli z tego wnioski. I prosta rzecz, albo my, albo oni. Pora więc wrócić do lektury dla niektórych z czasów studiów książę. Rzecz warta oczywiście polecenia i do tej lektury także zachęcał naszych słuchaczy i widzów profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję serdecznie, do widzenia.